Okej, witam dzisiaj wszystkich w kolejnym odcinku z cyklu Co to jest? Dzisiaj powiem wam, co to jest kumquat. Także zapraszam do oglądania. Go! No i co? I dobra. Najpierw sobie to spróbujemy w ogóle, jak to smakuje. No i tak, i ten owoc pochodzi sobie z Chin. No i tak, i kumquat jest cytrusem, posiada według Google'a niepowtarzalny smak i zapach. Można jeść go podobno ze skórką, no bo w sumie fajnie pachnie tak naprawdę, no. I skórka jest słodka, także zaraz to sprawdzę. Okej, i co? I kumquat pochodzi sobie z Chin, jest niewielkim krzewem i sobie rośnie na takim krzewie albo niewielkim drzewku, tak to można nazwać. No i w Chinach uchodzi tak naprawdę za roślinę dekoracyjną, także bardziej nie dla tych owoców jest hodowany, tylko dla dekoracji. Jest też bardzo niskokaloryczny, bo w 100 gramach jest tylko 70 kalorii, także mega malutko. Po starannym umyciu można go jeść ze skórką, a można też w sumie zrobić z niego jakąś marmoladę albo dżem. Do czegoś tam się nadaje, tak? Tak jak nasza Polska na przykład, nie wiem, do śliwki tej, mirabelki, coś takiego, ja to tak oceniam mniej więcej. No dobra, to co, lecimy sobie z koksem, najpierw to sobie rozkroimy, tak trochę w powietrzu, bo są, wiecie, warunki plenerowe, no to plenerowo musi być. O, i sok się leje mega, ale fajne, takie, powiem wam, takim tym, pomarańczką taką super pachnie. Tak bym to ocenił. Tu mi wypadło coś na trawę, ale już podniosłem. No i super. Sprawdźmy najpierw, bo tak, bo ze skórą podobno można jeść, także zobaczymy, jak to ze skórą smakuje. Dobra, teraz bez skóry. A pestek to ma obrót w ogóle. Dobra, teraz tak wyjem tylko bez skóry, jak to smakuje. No szczerze, taka zajebista pomarańcza, tak jak były pomarańcze takie w PRL-u, albo w latach 90., może tak to nazwijmy. Takie, które miały super smak, zapach, miały dużo pestek, no i były dobre, tak? Taki smak świąt. Mimo, że dzisiaj mamy maj, dużo piesków w ogóle sobie biega tutaj na górce, na Ursynowie jesteśmy, to wam powiem, że jest sztos. Naprawdę, owoc fajny. Tak szczerze według mnie to taka zwykła pomarańcza malutka, no. Ale dobra, okej. Lecimy dalej, może ta była słaba, sprawdzimy następną. Dobra, to co? To jeszcze jeden ten owoc sobie rozkroimy, sprawdzimy. Może ten jest lepszy, może gorszy, nie wiem. Szczerze, zwykła pomarańcza. Taka fajna, słodko-kwaśna i taka sama esencja tej pomarańczy, ale zwykła pomarańcza tak naprawdę. Także nie ma się czym podniecać. To co? Przyszedł czas na moją subiektywną mega ocenę i powiem wam tak, że w wersji ze skórką tak naprawdę tak jakbym ze skórą jadł pomarańczy, czyli tak na w skali od 1 do 10, 10 jest najlepiej, 1 jest najgorzej. Ja to oceniam ze skórą na 4, no bo jest fajna pomarańczka, no i tak to nazwijmy. A w tej skali takiej bez skórki, to powiem tak, 6. Bo jest naprawdę, pomarańczy takiej rzadko już się zdarza kupić, a ta jest naprawdę dobra. Jest mega soczysta, mega ma taki fajny smak, no i według mnie super. Generalnie fajna sprawa, w sumie polecam, bo jakimś dziadostwem to nie jest. Na pewno to jest lepsze od pomarańczy, tak? Ale 35 zł za kilogram, hello, ja bym tego nie kupił, tak? Gdybym nie musiał nakręcić tego odcinka, także wiecie. Generalnie fajny owoc, ale bardziej tylko do takiego fejmu i do jakichś różnych głupich przepisów, dodatków, takich rzeczy, tak, ozdób. Ale tak naprawdę pod kątem tego, żeby się nim najeść i żeby powiedzieć, że jest super i że to odmieniło moje życie, to nie powiem, bo szczerze zwykła, normalna pomarańcza. I tyle. No dobra, to co? To dzięki, że obejrzeliście ten odcinek. Zapraszam po więcej. Niebawem więcej będzie testingów tego wszystkiego. Różnych owoców, warzyw, jakichś tam chyba pierdół. Poluję teraz w różnych supermarketach fajnych na wszystkie różne motywy. Także zobaczymy, co kupię. No, jakiś piesek się nie słucha. No, także zobaczymy, co kupię, co się wydarzy, jak to będzie wyglądało i czy będziecie to lubili, bo tak naprawdę wiecie, no, to, że ja kręcę te odcinki, to tylko zależy od was i tylko wy to kreujecie, że mi się chce to robić tak naprawdę, tak? Także wiecie, let's go to the work, jak to mówią, no, także wiecie, tutaj ten, tu, ten taka mała łapka w górę, nie, tutaj jest ten taka opcja subskrybuj, także można kliknąć tu, albo i tu.
najlepiej, a jeszcze lepiej to komentarz zostawić, bo to w ogóle jest debeściak. No i będzie fajnie. Także dobra, nie przynudzam, dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka, pozdrawiam wszystkich. Go!